Witamy serdecznie na kolejnym webinarium w ramach programu Szkoły Uczącej się. Dzisiejsze webinarium będzie poświęcone informacji zwrotnej. Ono jest kierowane przede wszystkim dla uczestników kursu OK. Zeszyt, ale również dla innych nauczycieli i nauczycielek, którzy zainteresowani są tą tematyką. Dzisiejsze webinarium będziemy prowadzić wspólnie z Danusią Sterną, ekspertką merytoryczną programu Szkoły Uczącej się. Natomiast ja jestem kierownikiem w programie OK. Zeszyt i nauczycielem biologii w gimnazjum. Będą z nami, obecne są z nami również e, trzy panelistki i Marta Dobrzyńska, która będzie zbierała od Państwa pytania w trakcie trwania tego webinarium. Poproszę teraz o panelistki o przedstawienie się. Witam Państwa, nazywam się Marzena Dąbrowska, jestem nauczycielem matematyki w Zespole Szkół w Łęgu Probostwie. Ja nazywam się Małgorzata Sulewska, jestem nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej w Skalmierzycach. Katarzyna Młodorzeniec, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, pracuję w niepublicznej szkole nr 81 w Warszawie. Mhm. I Marta Dobrzyńska, czekam na wszystkie Wasze pytania, będę je zadawać ekspertom, panelistkom, także zapraszamy. Dziękuję. Jeśli chodzi o cel dzisiejszego webinarium, to jest to przybliżenie uczestnikom. Sposobów pracy z informacją zwrotną będziemy tutaj pokazywać przykłady z ok zeszytów, jak taka informacja zwrotna funkcjonuje w zeszytach uczniów i uczennic. Nasze webinarium jest dosyć krótkie, bo tylko 45 minut i składa się z trzech części. W pierwszej części przedstawię zasady informacji zwrotnej w ocenie kształtującym. W drugiej części będziemy prezentować zdjęcia ok zeszytów. Zawierające właśnie informację zwrotną, a trzecia część będzie poświęcona panelowi, w której nasze ekspertki przedstawią, w jaki sposób wprowadzają informację zwrotną w OK zeszycie. Mają Państwo tutaj ocenianie kształtujące definicję, jak gdyby oceniania kształtującego i proszę zwrócić uwagę, że jest tam przede wszystkim informacja zwrotna. Nie ma nic na temat no, oceniania, jak, jak, bo to jest szersze pojęcie. I zajmujemy się na tym webinarium właśnie informacją zwrotną. To jest bardzo szeroki temat, i w gruncie rzeczy to jest samo sedno oceniania kształtującego. Dlatego musimy się mocno spieszyć, żeby przybliżyć wszystkie tematy, które chcieliśmy opowiedzieć. Będziemy zajmować się głównie informacją zwrotną, którą kieruje nauczyciel do ucznia, ale również uczniowie pomiędzy sobą oraz samooceną. Natomiast z uwagi na brak czasu, nie będziemy zajmować się taką informacją zwrotną, którą uczeń kieruje do nauczyciela odnośnie jego y, pracy. Y, informacja zwrotna, tak naprawdę, to jest przede wszystkim forma komentarza. Komentarza, który dostarcza nauczyciel w procesie uczenia się uczniowi. I ona wskazuje, jakie są dobre strony pracy tego ucznia, jakie są ewentualne błędy, jak z tymi błędami dalej ma uczeń pracować, aby je zniwelować. I czwarty element to są wskazówki, które może uczeń wykonać, aby dalej się doskonalić. Ja tutaj podczas tego webinarium chciałabym zadawać Wam i również panelistkom i Michałowi takie pytania, które najczęściej Wy nam zadajecie w momencie, kiedy jeszcze nie jesteście przekonani do oceniania kształtującego, a tym razem do informacji zwrotnej. I teraz mam takie pytanie: chciałam zapytać, czy każdą pracę trzeba oceniać właśnie informacją zwrotną, czy, czy może tylko niektóre, a może w ogóle. Co na ten temat sądzicie? Użyję tutaj naszego sposobu z patyczkami i wylesuję zaraz jedną z panelistek, żeby ona udzieliła odpowiedzi na ten temat. Marzenna. Nie oceniam każdej pracy informacją zwrotną. Przede wszystkim obowiązuje mnie umowa z uczniami. To jest pewien kontrakt, który zawieramy i uczniowie wiedzą, czy dana praca jest oceniana kształtująco, czy już sumująco. Dziękuję bardzo. Czasem pojawia się takie też pytanie, czy te informacje zwrotne one pasują do kartkówek, klasówek w formie testów. Ja o tym też wspomnę. Kiedyś zadałem takie właśnie pytanie. I do tych klasówek, właśnie w formie testów, raczej nie dajemy informacji zwrotnej, dlatego że one jak gdyby nie mają swojego takiego przełożenia, o którym będziemy mówić. W momencie pokazywania tych przykładowych form informacji jest Bo jak jakby mogła wyglądać taka informacja? Zrobiłeś pięć punktów dobrze, a cztery źle. Tak. To, to nie jest do, 3 ABC trzech razy ABC, tylko dwa udało ci się trafić. W ocenianiu kształtującym dbamy o to, aby oddzielić ocenę sumującą od oceny kształtującej. I tu od razu chciałam zapytać, dlaczego tak jest? Przecież w momencie, kiedy byśmy dali taką i informację zwrotną w postaci komentarza, i dostawili stopień, to przecież uczeń miałby większą możliwość odpowiadania, na dowiedzenia się. No, niby to jest taka podwójna korzyść, prawda? Bo oprócz tego, że dostaje ocenę, to dostaje również od nas taki komentarz, informację z tych elementów, o których wcześniej wspomniałem, składającą się. Ale tutaj, jak ja zauważyłem, to przede wszystkim uczniowie porównują sobie te oceny. Ktoś dostał trójkę, ktoś dostał czwórkę, jeżeli chodzi o piątkę, no to tu nie ma żadnego problemu, jeżeli wszyscy dostaną. No jeżeli jest, dostaną trójkę z klasówki, yy, to wtedy no jest taki problem, yy, za co tak naprawdę ta trójka jest wystawiona. Jakie umiejętności, wiadomości za tą trójką yy, idą? Ale mogłoby być wtedy w komentarzu napisane. W komentarzu, tak, ale wtedy co tak naprawdę będzie uczeń sprawdzał? On Będzie sprawdzał tylko ocenę, natomiast będzie mniej zajmował się informacją zwrotną. Dlatego jak gdyby nie skończymy tych dwóch rzeczy, i to rzeczywiście widać również w badaniach. Rad Butler przeprowadziła takie badania, gdzie miała trzy grupy uczniów. Jedna grupa uczniów otrzymywała tylko informację zwrotną, druga informację zwrotną i oceny, i trzecia grupa tylko same oceny. I okazało się, że właśnie największy przyrost Umiejętności, wiadomości, największy postęp w procesie uczenia się był tam, gdzie była sama informacja zwrotna, natomiast tam, gdzie była informacja zwrotna łączona z oceną sumującą, tego przyrostu nie było widać, tak samo jak przy samych ocenach wyrażonych stopniem szkolnym. Także przestrzegamy albo to, albo to. Tak. Jeśli chodzi o pełną informację zwrotną, to ona składa się z czterech elementów. Po pierwsze, wyszczególniamy w niej to, co zostało dobrze zrobione, i tutaj na tym slajdzie specjalnie jest zaznaczone, że to są dwa plusy. Staramy się znaleźć więcej plusów niż minusów. Następnie odnotowujemy to, co wymaga poprawienia, czyli błędy, i tu jest jeden minus. Może zdarzyć się tak, że tych błędów jest bardzo dużo, i wtedy nie koncentrujemy się na wszystkich błędach, tylko na tych, które są najbardziej istotne w procesie uczenia się danego ucznia. To dlaczego? No, dlatego, że jeżeli no, ktoś mnie pochwali w dwóch zdaniach, a później dostanę 10 zdań, w których są wskazane moje wszystkie błędy, i to są takie błędy dosyć ważne i takie mniej ważne, to to mnie tak mocno zablokuje, że nie będzie chciało mi się już dalej z tą pracą nic zrobić. Tak, uczeń, który ma całą czerwoną kartkę od błędów, po prostu się nie skupia nad tym. Dokładnie. I to rzeczywiście yy, dorosłe osoby też tak mają, <laughs> też. że mają trudność z przyjmowaniem komunikatów takich negatywnych. Trzeci element to są wskazówki, czyli w jaki sposób uczeń powinien popracować dalej, aby te błędy wyeliminować. I czwarty element to określa nam, w jakim kierunku uczeń powinien się rozwijać. Jest to czwarty element dla mnie najtrudniejszy, dlatego że zawsze musi być on bardzo indywidualny, dopasowany do ucznia i zazwyczaj jest pisany wtedy, kiedy no, praca jest bardzo dobra. Wymaga on rzeczywiście dużo czasu. A To, to ja mam takie pytanie, które też często jest zadawane, ale tak dostajemy taką pracę ucznia, w której no naprawdę nie ma już nic dobrego. I co zrobić w takiej sytuacji? Co ma zrobić ten nauczyciel, kiedy dostaje, albo na przykład, kiedy dostaje w ogóle kartkę, która jest pusta? To co on ma wtedy napisać? Znowu spróbuję wylosować patyczek Małgosia. Ja powiem ze swojego doświadczenia, że ja mam takie szczęście, że nie dostaję takich pustych <laughs> prac. Ale myślę, że praca z informacją zwrotną oparta też jest przede wszystkim na relacjach między uczeń i nauczyciel. I to ta relacja pozwala nam nie dostawać pustych prac. Natomiast jeżeli taka sytuacja pojawiłaby się, myślę, że. Na pewno nie napisałabym żadnego negatywnego komentarza, ale po prostu porozmawiałabym z uczniem, jaka była przyczyna tego, czy nie miał możliwości przygotowania się, czy nie zajrzał do kryteriów, które dostał. Co się po prostu stało? Mhm. Ja uważam, że jeżeli ktoś dostanie pustą kartkę na, jednak, zupełnie mhm. nic nie napisane, to można powiedzieć również uczniowi, nie mogłem ci dać informacji zwrotnej, tak. bo nie było do czego. Takie sytuacje, kiedy właśnie uczniowie oddają puste kartki, to się bardzo rzadko zdarzają, chociaż mają one miejsce, ale jeżeli my ich nie każemy żadną jedynką za to, tylko prosimy ich, żeby tę pracę jeszcze raz wykonali, to rzeczywiście jest w tym jakiś efekt pedagogiczny. Jeśli chodzi o informację zwrotną, to informacja powinna być ściśle powiązana z celami i kryteriami sukcesu. O tym mówiliśmy na dwóch poprzednich webinariach. Jedno było poświęcone celom i kryteriom sukcesu dla edukacji wczesnoszkolnej, drugie dla pozostałych poziomów edukacyjnych. I ci z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w tych webinariach i obejrzeć, one są nadal dostępne na kanale YouTube Centrum Edukacji Obywatelskiej, więc można sobie je spokojnie obejrzeć. Te cele i kryteria to są pewnego rodzaju umową pomiędzy nami a uczniami, więc jeżeli na coś się umawiamy, to tak naprawdę ta informacja zwrotna jest, stosuje się tylko do tej umowy, jak gdyby nie wykracza poza tą umowę. Dalej, informacja zwrotna pomaga uczniowi się uczyć. My tutaj jak durat nie blokujemy tego ucznia oceną, że dostaje piątkę, no jak dostanie piątkę, no to po co mam się uczyć dalej, prawda? <laughs> więc y, tak samo kolejna jedynka, no dostałem szóstą jedynkę, więc to siódma, ósma, dziewiąta jedynka nic tak naprawdę nie zmieni w moim procesie uczenia się. Więc y, tutaj rzeczywiście widzimy korzyść w procesie uczenia się ucznia. Y, ta informacja pokonuje lukę pomiędzy tym, co uczeń już wie, a tym, co powinien wiedzieć. I my tutaj mamy w ocenie kształtującym wiele różnych metod, które pozwalają zdiagnozować tą wiedzę na początku i również do tego będzie odnosiła się informacja zwrotna. I to, co jest bardzo ważne, że informacja zwrotna dotyczy pracy ucznia, a nie jego osoby. No właśnie, i tu mam takie pytanie. A jak mam takiego naprawdę wybitnego ucznia i chciałabym go pochwalić, bo jest taki zdolny, to dlaczego mam się odnosić do jego pracy, a nie powiedzieć zawsze na przykład, zawsze można na ciebie liczyć, Pawle? a z kolei, Albo z kolei mam takiego, którego już po prostu nie wiem, jak go zmotywować i muszę mu, chciałabym mu powiedzieć na przykład, no wiesz, jesteś takim leniem, że, sobie, że nie, nie można z tobą wytrzymać. Co zrobić w takiej sytuacji? To jest na zasadzie kija i marchewki. Mhm w książce, którą kiedyś przeczytałem, Wychowanie bez nagród i kar jest takie zdanie, że jeżeli chcemy zabić kreatywność, to musimy ją nagrodzić. I to rzeczywiście, jeżeli komuś postawimy piątkę, to ta piątka powoduje, no ja już dostałem ocenę, prawda, jestem już nagrodzony, więc dalej nie muszę nic robić. I właśnie za tego typu pochwałą nic tak naprawdę nie idzie. Pochwała nie rozwija. Natomiast informacja zwrotna, którą my zachęcamy tego ucznia uczennicę do tego, żeby zrobić coś więcej, żeby sam wpadł na jakieś rozwiązanie, to tak naprawdę to o wiele bardziej rozwija niż samo nagradzanie albo karanie, bo kara, no co z tego, że dostanę kolejną jedynkę? Skoro tak naprawdę i tak będę musiał zdać. I jeszcze bym tutaj zauważyła coś, co zawsze obserwuję w momencie, kiedy czytam różne informacje zwrotne podawane przez nauczycieli. Jest bardzo często coś, powiedziane coś takiego, postaraj się lepiej. Tak jakby ten uczeń się nie starał. On się naprawdę stara napisać tą klasówkę dobrze i informacja postaraj się lepiej, bo, bo twoje... Żebyś przekroczył swoje zdolności, nie jest tutaj adekwatna. To musi być konkret. Mhm. Tak. I też do końca nie wiemy tak naprawdę, co stoi za tym, że ten uczeń nie napisał tej klasówki dobrze, że nie oddał pracy w terminie. To nie być może tylko samolenistwo, ale i również inne rzeczy, które toczą się w jego życiu, w jego domu. I karanie go dodatkowo no, powoduje, że coraz bardziej zniechęcamy go do tej nauki, więc takie jak gdyby pokazanie ludzkiej twarzy nauczycielstwa, jeżeli to tak mogę określić, w ramach informacji zwrotnej też jest bardzo istotne. Mamy bardzo wiele sposobów na przekazanie informacji zwrotnej. Jak prowadzę szkolenia, to bardzo często dostaję informacje, takie zadawane w formie pytań zaznacz na samym początku, czy rzeczywiście ta informacja musi być zawsze w formie pisemnej. Bo to tak dużo czasu zajmuje, jeżeli rzeczywiście mamy bardzo dużo uczniów-uczennic w klasie. I to do końca tak nie jest. My mamy pierwszą tutaj wzmiankę o tym, że to powinien być komentarz do pracy ucznia, ale ten komentarz do pracy ucznia możemy przeprowadzić w ten sposób, że uczeń zostawia kawałek miejsca wolnego pod swoją pracą, gdzie będziemy pisać naprawdę krótką, kilkuzdaniową informację zwrotną. To nie muszą być cztery elementy, bo jeżeli nie ma tam błędów, no to nie ma co na siłę te błędy tam umieszczać. Możemy też, to będzie pokazane dalej na zdjęciach, wklejać karteczkę. Karteczkę taką samą przylepną z informacją zwrotną, Szczególnie jeżeli chodzi o to, co tam zostało źle zrobione, jest do poprawienia. Jak uczeń to poprawi, to tą karteczkę odrywa. To może być tabela. Takie tabele bardzo sobie chwalą nauczyciele, szczególnie ci, którzy wprowadzają na samym początku informację zwrotną, bo ona mocno uporządkowuje zapis tej informacji zwrotnej. Można stosować różnego rodzaju kolory do różnych. Fragmentów informacji zwrotnej, na przykład zielony, że to będzie wszystko, co jest dobre w tej pracy. Czerwony, chociaż ja akurat nie lubię czerwonego, tylko jakiś inny kolor wybieram, żeby pokazać, że to są te błędy. Na no, kolor pomarańczowy czy na przykład zielony, czarny. To może być elektroniczna forma przekazywania informacji zwrotnej. To dają nam przede wszystkim dzisiaj edytory tekstu w ramach komentarzy taką możliwość. To jest technika dwie gwiazdy, jedno życzenie, o której będę też więcej mówił później, bo mamy tą technikę na zdjęciu, właśnie. To jest ustna informacja zwrotna i ona cały czas się pojawia, bo to jest najszybsza taka forma informacji zwrotnej bieżącej po wykonaniu zadania przez ucznia lub uczennicę. Ocena koleżeńska, o której y, y, też będę pokazywał takie przykłady, a teraz tylko powiem, że to po prostu sami uczniowie y, siebie oceniają y, nawzajem pi pisząc krótką informację zwrotną. Najłatwiej jest w informie dwie gwiazdy jedno życzenie i sama ocena, czyli sam uczeń ocenia ile mu się udało y, w tym swoim procesie uczenia się nauczyć, y, y Mhm, to ja chciałabym zapytać a propos tej info, e, oceny koleżeńskiej. E, czy ona można na stopnie zrobić taką ocenę? Czyli mówimy tak, to teraz wymieńcie się pracami i postawcie sobie stopnie. To może ja zapytam nasze panelisty dobrze: Kasia. No cóż, ocena koleżeńska nie służy temu, żeby dzieci się bawiły w nauczycieli. Przede wszystkim ona jest bardzo trudna i jest dosyć żmudny proces uczenia uczniów tej umiejętności. Natomiast dwie gwiazdy, jedno życzenie to polega na tym, że uczniowie szukają, doszukują się dwóch pozytywnych elementów pracy swojego kolegi. I dają rekomendacje, czyli nad czym, w jaki sposób, co możesz zmienić. U mnie to wygląda tak, że y, jakie mam dla ciebie życzenie na przyszłość. To są Życzę... uczniowie nauczania początkowego? Tak, początkowe. to są uczniowie, że to są sześciolatkowie. Mhm. I potrafią to zrobić. E, chciałam jeszcze zapytać, co zrobić w momencie, czy, czy w ogóle jest to możliwe? Mamy na przykład ucznia bardzo słabego, a jemu wypada dać informacje uczniowi, który jest mm, mm, na przykład bardzo dobry, no to jak będzie ta jego informacja wyglądała Michale? Jeżeli to jest uczeń bardzo słaby, a ma dać informacje bardzo y, dobremu uczniowi, jeżeli możemy w ogóle takich e, szufladkować, tak. to na pewno dla tego ucznia, który się uczy, który jest słabszy, to będzie też proces uczenia się jego, bo on też się poprzez y, taką informację, tworzenie jej uczy. Ja bardzo często robię w ten sposób, że daję po prostu pracę wzorcową, czyli jak ta praca powinna być wykonana. On się dzięki temu uczy, czytają i formułuje informację zwrotną. To jest podwójna korzyść z tego, że w takim procesie uczestniczy. Jeszcze tak dodam do tego oceniania przez uczniów, że dla mnie to jest bardzo mało humanitarne, kiedy kolega, koleżankę ocenia, i się bardzo lubią i teraz muszę wystawić jej jedynkę, no bo tak napisała prawda klasówka i zdarzyło mi się kiedyś tak, że moja klasa, gdzie byłem wychowawcą, bardzo chcieli właśnie w ten sposób ocenić, znając oczywiście informację zwrotną i ja powiedziałam dobrze i okazało się, że jest jeden problem, że większość to są same jedynki i dwójki oh. z tych prac. Więc to wzajemne nauczanie, które przygotowali i test nie były adekwatne do siebie i wtedy był problem. I to ich nauczyło, oni już nigdy nie chcieli siebie oceniać. Na szczęście te oceny wrzucili do kosza, napisali informację zwrotną, ale to ich nauczyło, że rzeczywiście ocena stopniem kolegi, koleżanki jest czymś bardzo ryzykownym. Ja też to potwierdzam. Można kompletnie zabić wszelkie przyjaźnie i wszelką atmosferę koleżeńskości i przyjaźni i atmosferę uczenia się dzięki przez to, że się pozwala oceniać koleżeńsko na stopnie. Ale ja jeszcze chciałam zauważyć jedną rzecz w pokoju zeszycie, którą jesteśmy troszeczkę zdziwieni, ale czego się, żeśmy się nauczyli przez ten rok. Mianowicie, że uczniowie nie lubią mieć bardzo takiej krytycznej informacji zwrotnej w zeszytach. I niektórzy nauczyciele wymyślili taki sposób, mianowicie przyklejają karteczkę i w momencie kiedy z informacją zwrotną i w momencie kiedy uczeń poprawi może tą karteczkę usunąć z zeszytu, żeby było widać, że jednak praca wykonał dobrze. Tak, jest taki sposób, ja też go od pewnego czasu wykorzystuję. U mnie oni nie odklejają, tylko po prostu zamalowują to, co A, ja wpisałem Albo jako gumką, element. Gumką, gumką. E, no niestety zamalowują, bo to jest długopisem. Ale są zamalowują... takie długopisy z gumką. O, to, to jest dobra nauka na przyszłość. Jest to zamalowywane, żeby ta karteczka, bo tam jest też pochwała pewnego rodzaju, docenienie tej, tego ucznia, tej pracy i wtedy to zostaje w tym zewnątrz. No bo jeżeli karteczka, to musiałbym przepisać tak. albo jeszcze raz mnie prosić tak. o to, żebym przepisał, a przy dwudziestu kilku osobach w klasie to jednak byłaby to mhm. trudność. To mamy też na zdjęciu, więc za moment. Mhm. Pokażemy, dlatego, że teraz przechodzimy już do, do drugiej części mm -hmm. naszego webinarium, czyli pokazania, jakie są przykłady informacji zwrotnej właśnie w OK Zeszycie. Pierwszy przykład to jest praca ucznia. Oczywiście do tej pracy były, był cel i Kriteria. kryteria, tak, wo wobec których ten uczeń tą pracę napisał. I na tej pracy nie będziemy się bardziej zatrzymywać, natomiast proszę zobaczyć, że Pierwszy przykład informacji zwrotnej to jest komentarz. On jest napisany trzema kolorami, czyli odniesienie do tych trzech elementów informacji zwrotnej. Może nie czytajmy. Długi tak. dość. Jest dosyć długi, <laughs> ale oczywiście mogą być krótsze. I tutaj jest zawsze pytanie nauczycieli: a kiedy ja mam spać? Jak ja mam każdemu uczniowi tyle wypisać? Tak. Ja powiem taki przykład z mojej pracy, ponieważ ja piszę dosyć nieczytelnie, co większość wie. I moi uczniowie też, kiedy otrzymywali ręcznie pisane informacje zwrotne, to przychodzili do mnie, i pytali, co tam jest napisane, więc zajmowało mi to więcej czasu. Więc teraz piszę komputerowo i też czasem na zasadzie kopiuj i wklej, ale tych, do tych samych błędów, czy tych samych, jak gdyby, fragmentów, które odnoszą się. Do, do pewnych elementów pracy, bo one są praktycznie te prace bardzo zbliżone do siebie. Wtedy, jak gdyby nabiera ta informacja zwrotna charakteru indywidualnego, bo to jest ważne, żeby informacja zwrotna była indywidualna, a nie na zasadzie kopii-wklej, ale całość. I to rzeczywiście zajmuje mi o wiele mniej czasu, bo dla klasy, która liczy 24 osoby, to ja piszę około półtorej godziny informacje zwrotne pisemne. Dla, dla wszystkich. Ekstra. Więc da radę komputerowo, do czego też zachęcam. Natomiast drugi sposób przekazania informacji zwrotnej to jest tabela. I tutaj proszę spojrzeć, że po jednej stronie mamy na co bezu, czyli nasze kryteria. W odniesieniu do pracy, y, którą miał uczeń zadaną. Natomiast tutaj mamy plusy i minusy plus oczywiście świadczy o tym, że to, y, to kryterium zostało osiągnięte w pełni zrealizowane, natomiast tam, gdzie mamy minus, y, to nie. Natomiast tu mamy jeszcze plus i minus, czyli takie częściowe i dlatego jest komentarz nauczycielski i pod spodem mamy y, do tego uwagę. Mhm. Kolejna. Forma informacji zwrotnej to jest ocena światłami. To jest tutaj mamy już pracę naszych okejek uczestniczących w kursie OK Zeszed z edukacji wczesnoszkolnej, gdzie za pomocą trzech kolorów te kropki wcześniej były niezamalowane. To nauczyciel jak gdyby zamalowuje, co już tutaj uczeń potrafi. Kolejna informacja zwrotna to jest również w formie tabeli, tylko że to jest informacja zwrotna do działu, czyli mamy wymagania związane z działem. I w drugiej kolumnie mamy przedstawione to, co tak naprawdę dany uczeń czy uczennica już osiągnęli w trakcie uczenia się tego działu. Ja chciałam zwrócić uwagę, że to jest edukacja wczesnoszkolna, więc możliwe, że nawet dziecku jest trudno to przeczytać, ale rodzic może mu zdecydowanie przeczytać i jest wtedy świadomy tego, co, uczeń już, co jego dziecko potrafi, a czego nie. I to jest też taka wskazówka, że w ten sposób można pisać tą opinię na koniec roku, tą ocenę opisową, w momencie, kiedy się ma kryteria wcześniej podane. Tak. To jest też dobra forma praktycznie na każdy poziom edukacyjny, bo ja coś takiego robię i to jest informacja zwrotna również w formie samooceny, bo można to przenieść na, na drugą stronę, czyli już nauczyciel nie pisze, tylko sam uczeń ocenia, ile już umie po danym dziale, na przykład przedbliżającą się klasówką. Tutaj mam zdjęcie ze swojego OK-Zeszytu okay, do zadania, które dotyczyło oka. Tą karteczkę, tak jak powiedziałam, to co było tam źle, czyli brak soczewki, to później Ta widziałam, to było… już karteczka już, już tak prawie odpada. Tak, prawie odpada, tak, bo ona była przeklejana, ale została, bo sprawdziłem, została, tylko to co było do poprawienia, to zostało zamalowane. Kolejny przykład to jest ocena koleżeńska. W ocenie koleżeńskiej jest istotne to, że uczeń dokonuje właśnie inform pisania informacji zwrotnej swojej koleżance czy też koledze, yy, i to jest zazwyczaj krótka. Krótka informacja zwrotna. Tutaj mamy z edukacji wczesnoszkolnej, więc widać, że już na tym etapie edukacyjnym jest możliwość stosowania y, oceny koleżeńskiej. To nie musi być mocno skomplikowana. Dwie gwiazdy, jedno życzenie, o których mówiliśmy, y, tutaj wystarczy. I właśnie dwie gwiazdy, jedno życzenie tutaj są widoczne. Y, to jest praca z języka polskiego, gdzie y, właśnie dwie rzeczy, które doceniam w Twojej pracy, wyszczególnia uczeń. Jedną. Rzecz, która wymaga zmiany. To jest troszeczkę inna forma, bo jest gwiazdy, a oprócz tego jest prezent. Tak. Czyli to, co ewentualnie miałeś zmienić, jest w postaci prezentu, tak. który ci daje. Tak, bo oczywiście y, ten prezent, czy to życzenie, to jest tak, że uczeń no, nie musi koniecznie to zrobić, bo jeżeli to jest tylko jakaś prośba, że możesz to zrobić w inny sposób, ale to jest nadal dobrze zrobione, czyli daje, danie jak gdyby takiego mechanizmu y, doskonalenia się, prawda? No, nie musi narysować choinki zielonej, ona może być w innym kolorze, prawda? Więc wtedy to też jak gdyby też poszerza taką wyobraźnię ucznia. O, tu mamy właśnie ocenę koleżeńską, okej zeszytu dwie gwiazdy, jedno życzenie. Ocena, jeden uczeń ocenił zeszyt drugiego, drugiego, tak, drugiego ucznia po półroczu. Ja mhm. jeszcze tego nie, nie stosowałem. Jakoś wypadło mi z głowy, że można w ten sposób też pracować. Yy, I na pewno skorzystam z tego pomysłu, Marity, żeby uczniowie sami oceniali sobie zeszyty. Ok, zeszyty. Bo Właśnie, w ten wydaje sposób, mi się nie? tak. Że ja... to jest fajny sposób. Zawsze ja oceniałem, więc tak, niech oni Ja też. pamiętam też, że miałam straszny kłopot, jak robiłam portfolio uczniowskie z uczniami, bo musiałam brać te wielkie teczki do domu i sprawdzać po każdej kartce, co było mocno kłopotliwe. Tak. Kolejny przykład to jest kanapka, czyli ocena koleżeńska, która składa się z takich trzech elementów. Po pierwsze, na górze i na dole tej kanapki znajduje się docenienie Aha. pracy, natomiast to, co jest w środku, to są wskazówki. I taką informację też uczniowie między sobą mogą przekazywać. I zjeść taką. Tak, Konapkę. jest łatwo strawialna na pewno. Kolejna y, y, informacja zwrotna to jest samoocena. Y, tutaj Marzenna obecna w studiu ją nam y, przesłała, czyli uczeń sam dokonuje oceny. Co już umie, czego jeszcze nie umie, to rzeczywiście według mnie jest trudna. trudna Będziecie forma. Państwo mieli dostępną tą, tą, tą prezentację, także nie będziemy czytać wszystkiego, będzie można sobie obejrzeć, jak będzie ktoś chciał te zdjęcia jeszcze raz. I kolejna, to już jest ostatnia, ostatnie zdjęcie z przykładem informacji zwrotnej. To jest samoocena, ale to jest samoocena przed klasówką. Czyli uczeń tutaj kolorami zaznacza, co już umie. Gdzie jeszcze ma pewne wątpliwości, czego jeszcze nie umie i musi się nauczyć. I taka forma samooceny na pewno bardzo pomaga, żeby tą ocenę uzyskać na koniec bardzo dobrą. To tutaj wygląda na to, że to też może być bardzo przydatne dla nauczyciela, bo jeżeli tak. on przed klasówką orientuje się, czy przed sprawdzianem, że część klasy czegoś nie, nie rozumie, albo nie, nie opanowało jeszcze, to może do tego wrócić. I dzięki temu, tak jak to prawda jedna z nauczycielek kiedyś powiedziała, że no ale jak ja mu powiem czego ma się nauczyć, to on się tego nauczy, ale chyba o to chodzi, żeby się nauczył. Tak, bo... Jeżeli jest informacja zwrotna, to ona jest zawsze podawana w procesie uczenia się, czyli jest to forma bezpieczna. Ja się mhm. uczę, mam prawo do błędów, do tego, żeby czegoś nie wiedzieć. Natomiast, kiedy jest już klasówka, no to już jest za późno na to, żeby się uczyć jeszcze raz. Można się douczyć, mhm. poprawiając tą klasówkę. Też taka informacja zwrotna, którą ja stosuję, podobnie jak Basia, ona pozwala mi uzyskać informację, czy rzeczywiście ja kiedyś ucząc o czymś, o jakimś zagadnieniu, trochę go nie pominąłem. Bo wtedy to wychodzi, kiedy ja zbiorczo zbieram od wszystkich uczniów taką informację, czy na przykład, nie wiem, wady wzroku. O, czy wszyscy wiedzą, jakie mamy wady wzroku i jak je korygować. Wtedy się okazuje, że jest dużo problemów z tym, no, czyli coś z moim procesem uczenia wtedy z nauczaniem było nie tak. Mhm. I przejdziemy teraz do trzeciej panelu. części, tak, do panelu. W, której, w którym to mamy przygotowanych cztery pytania mhm. dla naszych panelistek. Tak. I zaczniemy od pierwszego. Pierwsze jest, jakie waszym zdaniem korzyści ma uczeń z informacji zwrotnej? Chciałabym, żebyście po jednym zdaniu na ten temat powiedziały. Może zaczniemy tym razem od Kasi. Korzyści uczeń po prostu zaczyna się w spokoju uczyć. Nie denerwuje się, nie martwi, po prostu się uczy. Mhm. Ja myślę, że uczeń ma szansę ciągłego rozwoju. Nawet jak jest przekonany, że wszystko zrobił super, to ten ostatni element informacji zwrotnej pomaga mu się cały czas rozwijać. Aha. Y Myślę, że przede wszystkim to, że uczeń jest doceniony. Niezależnie jak ta praca wygląda, na jakim poziomie jest to, że jest właśnie doceniony, to bardzo motywuje uczniów, ale i zauważają, spostrzegają to rodzice, jako taki bardzo pozytywny element w procesie uczenia się. Ja myślę, że on jest niezbędny. Niezbędny, <laughs> wręcz, tak. Popatrzcie, nie umawiałyście się, co będziecie mówić, a każda powiedziała coś innego, więc bardzo się cieszę, że mamy dużo plusów e, e, dawania informacji zwrotnej. Drugie to jest, jak pracujecie z informacją zwrotną. Może jakie formy na, e, informacji, Zwrotnej najczęściej używacie. To może od Marzenki. To znaczy moi uczniowie bardzo lubią prace zielone i prace czerwone. Praca Aha. zielona to jest rozdzielenie, właśnie to jest pomysł na rozdzielenie oceny sumującej i kształtującej. Praca zielona kończy się informacją zwrotną, przy czym mają później czas na to, żeby się przygotować i odpowiednio, oczywiście na odpowiednim poziomie ich zadawalających napisać pracę czerwoną. Natomiast nie ukrywam, że uczniowie bardzo w klasie lubią dwie gwiazdy i jedno życzenie. Mhm. Tak, tak. Ja przy pracach pisemnych najczęściej stosuję formę tabelki, mimo że jestem a. humanistką. <noise> jednak kiedy po jednej ze stron w tabelce są wpisane kryteria, do których ja się mogę odnieść, a później uczeń również sprawdzi, ułatwia nam to współpracę. Natomiast element, który dotyczy rozwoju, ewentualnie poprawienia błędów jest w formie opisowej i będę musiała powtórzyć, <noise> że sama i oczywiście też uczniowie stosują w formie samooceny kanapkę, bądź dwie gwiazdy, jedno życzenie, bądź też światło którymi zaznaczają stopień opanowania umiejętności. Mhm. Ja chciałam ty powiedzieć na temat y, świateł, że to jest troszeczkę może zdradliwa metoda, na początek mhm. dobra, żeby się zorientować ogólnie jaka jest sytuacja, ale często uczeń może nie wiedzieć po prostu czego nie rozumie, mhm. a zaznaczyć, że już opanował więc albo na odwrót. Także, ale to y, y, bardzo szybka metoda pozyskiwania informacji. W tym roku mam sześciolatki, w związku z czym układ tabelaryczny jest najprostszy, czyli Aha. najkrótsze zdania w taki sposób, żeby dawało bardzo szybką informację. W tym roku, ponieważ dzieci średnio czytają, najwięcej z tych informacji tu i teraz, czyli do zadań, które robimy na lekcji. Za każdym razem jest zadanie, które nam prowadzi lekcję, które ma kryteria sukcesu. I dzięki tym, dzięki, dzięki nim uczniowie wiedzą, jak pracować i. Często jest tak, że y, oni y, sami so, dokonują samooceny, a jeżeli ja się tym zajmuję, to za każdym razem jest jeszcze y, bardzo krótki komentarz. Natomiast mam jeszcze informację zwrotną, co półtora miesiąca, którą dostają uczniowie i rodzice y, o mocnych stronach, słabych stronach i moje rekomendacje, w jaki sposób pracować. I to już są, y, to już są bez tabel, to są najważniejsze informacje i i w zasadzie rodzice bardziej lubią, i dzieci też, jak ja im czytam ten list, to są bardziej zadowoleni niż z tabeli w tym momencie. To zapytam tak, jak pytają mnie nauczyciele, kiedy śpisz? Śpię, to nie jest problem, bo jeżeli mam, tak jak powiedzieliście, jasne kryteria sukcesu, mamy właściwie obszary, nad którymi chcemy pracować i skupiamy się, te najważniejsze. To informacja zwrotna, pisanie takiej informacji jest naprawdę bardzo szybkie. Zwłaszcza, że mam bank, stworzyłam sobie bank y, takich umiejętności, w jaki sposób je kształtować. Wszystkie strony internetowe, jakie są gry, ewentualnie, mm -hmm. zabawy, y, do czego możemy się odnieść, y, gry planszowe. Czyli to wszystko mam już w banku i tylko ewentualnie podrzucam rodzicom jako nową formę pracy. I wskazówki, jak pracować mm -hmm. z dzieckiem. Tak. Mm -hmm. Właśnie, Dziękuję tak. bardzo. To teraz bym chciała dowiedzieć w jaki sposób żeście podzieliły ocenę koleżeńską, znaczy ocenę kształtującą, rozdzieliłyście, jakie prace oceniacie kształtującą, a jakie oceniacie oceną? Zaczniemy od Małgosi, bo Małgosi nie zaczęliśmy jeszcze. To już było wcześniej tutaj powiedziane, że informacja zwrotna jest ściśle związana z procesem uczenia się. I właściwie wszystkie prace, które Wprowadzamy zadania, które są nowe, które dotyczą procesu uczenia się, uczeń się rozwija, może coś doskonalić, oceniane są kształtująco. Oceniane kształtująco są również Na, wszelkie kartkówki. Tak, tak, ustaliliśmy, że to są kartkówki, które towarzyszą nam podczas uczenia się. Są to zadania domowe w postaci różnorodnych gier, w postaci projektów, również oceniane kształtująco. Natomiast są to Dwie-trzy prace końcowe sprawdziane, które już są oceniane oceną sumującą wtedy stopniem. Jest to jasno sprecyzowane, że każda praca klasowa, każdy sprawdzian stopień, bo wtedy już jest koniec tego podsumowania, tak? koniec procesu uczenia się. Mm -hmm. To teraz zapytam Marzenę, dlatego że nauczanie wczesnoszkolne mm -hmm. zostawimy sobie na deser. To, co jest dla mnie wymierne, oprócz tego, co mówiła Małgosia wcześniej, czyli jasne zasady, które, żeby uczniowie wiedzieli, która praca jest w jakiej postaci oceniana, czy sumująco, czy kształtująco, to zauważam, że coraz mniej mam tych ocen sumujących na rzecz kształtujących. Natomiast to, co również mnie się bardzo sprawdza, to kształtowanie tych podstawowych umiejętności, poprzez informację zwrotną to żeby dziecko miało uczeń żeby miało czas w indywidualnym tempie opanować te umiejętności które są ich w podstawie i na których mi zależy jako o tych podstawowych kluczowych dziękuję no to teraz no to, to można się. długo opowiadać, więc dlatego, nie że... Bardzo długo nie <laughs> tak tak krótko. No, jak już wspomniałam, mam kluczową umiejętności, które wspólnie ustaliliśmy i dążymy do doskonałości. Na czym polega doskonałość? Każdy robi na tyle, na ile może, czyli jestem lepszy od siebie... Niż byłem wczoraj. E, oceny są rzadkością, bardzo, bardzo wielką rzadkością. E, stosujemy ocenę koleżeńską, informacja zwrotna, przez cały czas z nią pracujemy, ale w związku z tym, że system w szkole jest taki, że istnieją oceny i one muszą się pojawić, to umówiliśmy się. Znaczy w Waszej szkole? Tak, w mojej szkole to się umówiliśmy, że za czytanie przygotowane dodatkowo dostaną ocenę, za napisanie czegoś dodatkowo dostaną ocenę, czyli tak naprawdę nie zależy nam na tym, bo ja nie chcę, żeby oni się przywiązywali do ocen, żeby uczyli się dla ocen. Naprawdę uczą się dla siebie i to się da zrobić. Mhm. Jestem zaskoczona po tylu latach, ale po prostu przynosi efekty i oni to robią dla siebie. Mhm. Ja bym tutaj chciała zaznaczyć, że ostatnie rozporządzenie na temat y, oceniania daje taką możliwość, żeby w czasie właśnie procesu uczenia się, w czasie semestru nie stawiać w ogóle stopni, tylko oceniać kształtującą informacją zwrotną, a na, no, niestety na koniec roku trzeba wystawić tą, tą, tę ocenę i to jest y, trudno, jak ją zrobić. Ale to wszystko zależy od tego, jak się umówią nauczyciele i co wpiszą do statutu. Więc nie ma żadnych wymogów. Nawet w klasie maturalnej można nie stawiać ocen, jeśli uzna się razem z uczniami, że to pomaga im się uczyć. No to teraz przejdziemy jeszcze do jednego. Mianowicie, jak to jest w OK zeszycie? Gdzie tam macie miejsce? Czy tam w ogóle można zobaczyć w waszych OK zeszytach, waszych uczniów tę ocenę? Może odmarzene. Można zobaczyć tę ocenę i najczęściej jest to wklejka, ponieważ chcę taką pracę, naprawdę przyjrzeć jej się, żeby udzielić e, odpowiedniej, adekwatnej ocen informacji zwrotnej. Wobec tego stosuję jako wklejki. Oceniam pracę, a uczeń następnie ją wkleja. E, tu e, też jest miejsce na to, żeby popracował z tą informacją zwrotną. Jednocześnie ja mogę mieć jeszcze raz wgląd do zeszytu. I ona jest obecna tak. w zeszycie, a u Ciebie? Ja będę musiała to samo powtórzyć, ponieważ od ubiegłego roku zdecydowanie zrezygnowałam z pisywania informacji zwrotnej do zeszytu. Są to wklejki, są to karteczki, nieraz są to karteczki różnych kolorów. I wtedy, kiedy uczeń już zapozna się z informacją zwrotną, dokona poprawy albo dopisze, albo będzie w ogóle chciał coś zmienić w swojej pracy, taką karteczkę chowa do specjalnej kieszonki czy koperty na końcu zeszytu, bądź jeżeli jest jego wola, to zostaje. Stosuję też długopis, o którym wspominałaś, czyli wymazywalny, bardzo długo nie wiedziałam, że jest coś takiego i też piszę informację zwrotną w postaci wtedy słów, które kieruję do ucznia I jeżeli on zdecyduje, to ją, a jeżeli nie, to wymazuję i Różne przykłady są w uczniowskich zeszytach. To jest ich wybór. U mnie jest zupełnie inaczej, ponieważ yy... OK, zeszyt właściwie służy nam do tego, żebyśmy zebrali, czego się nauczyliśmy, do refleksji, do zbierania materiału, żebyśmy mogli ewentualnie sprawdzić samych siebie, czego się nauczyliśmy. Natomiast ponieważ uczymy się na przykład pięknego pisania zgodnie z kryteriami, to mamy zeszyt do pięknego pisania i mamy też zeszyt matematyczny do rozwiązywania zadań. I w tym zeszycie do pięknego pisania mamy też od tyłu mamy piękne czytanie, w którym pojawiają się właśnie kolorowe karteczki z oceną z informacją zwrotną, którą ja im piszę i pokazuje to progres Y, ostatnio przeglądali te swoje zeszyty. Mówią, a pani pamięta, jak ja pisałem k? Ja mówię, pamiętam, pamiętam. <noise> no a teraz piszę lepiej. I y, bardziej się to sprawdza, dlatego, że y, ten nasz zeszyt jest bardzo tematyczny. My bardzo dużo tematów y, zahaczamy i y, bardziej zależało mi na tym, żeby uczyć ich refleksji. Natomiast kiedy chcę zobaczyć progres, to wprowadziłam właśnie te zeszyty, bardziej mi się sp sprawdziły, dlatego że to jest. Y, Moja druga próba pracy z OK zeszytem kilka lat wcześniej zaczęliśmy. Jak zaczęła się ocena pomagająca uczyć w klasach młodszych, to wtedy zaczęliśmy z zeszytem i to się bardziej sprawdziło w tym momencie. Dziękuję Ci Kasiu, bo jednocześnie powiedziałaś coś, o czym będziemy mówić na, po przerwie na następnym webinarium, natomiast refleksji będziemy prowadzić to webinarium, ale jeszcze jest jedno pytanie. Mamy nie, tylko 5 minut, więc bardzo szybciutko. Jak, byście, jak przekonać uczniów i rodziców do informacji, stopnia, informacji zwrotnej zamiast stopnia? Może jakiś jed, je, po jednym pomyśle. Przede wszystkim spróbować żeby rodzicom pokazać czemu służy ta informacja zwrotna dlatego że gdzieś tkwi to w naszej mentalności w mentalności rodziców również ale zobaczyli sąd, korzyści. Żeby, żeby zobaczyli korzyści i później porozmawiać o tych korzyściach z uczniami i z rodzicami dziękuję ja myślę że trzeba pracować z tą informacją zwrotną nie można jej zostawić tylko w zeszycie i czekać aż uczeń sam cokolwiek z nią zrobi czy ją przeczyta warto porozmawiać z uczniem, co myśli o tych konkretnych propozycjach, które tam wpisaliśmy, zachęcić, dopytać, na jakim jest etapie na przykład poprawy pracy, czy ma jakieś trudności. I to jest taki dobry sposób z mojej praktyki do motywowania uczniów do korzystania z informacji zwrotnej. Pokazać przede wszystkim różnicę. <noise> różnicę, co znaczy trójka i niech napiszą co, w czym mogą pomóc swojemu dziecku i kiedy dam komentarz to się zawsze sprawdza. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Ja też przypomniało mi się y, czas moich studiów, kiedy y, y, ówczesny mój asystent, a teraz profesor matematyki Michał Szurek pisał mi do moich kolokwiów komentarze. Ja je przechowuję mm -hmm. do tej pory. Po prostu a, taki list od nauczyciela jest. Skarbem, który można. Na pewno nie, nie zachowałam żadnych stopni, które dostawałam z kolokwium. <grym> Dziękuję bardzo za panel. A teraz jeszcze chwileczkę mamy na, na książki, tak? Na książki, tak. I, i na pytania, bo Marta a. zbierała pytania. Pewnie nie zdążymy na wszystkie pytania odpowiedzieć. To może książki zostawmy, sami sobie Państwo znajdziecie. Tak, książki. <grym> książki ta prezentacja będzie w internecie. Te książki pomagają rzeczywiście wprowadzać informację zwrotną i zawierają przykłady. Natomiast, Marto, jakie pytania mamy? Znaczy, ja mam taki plan, że prawdopodobnie zdążę zadać może jedno pytanie, natomiast pozbierałam wszystkie pytania, które pojawiały się w trakcie dzisiejszego czatu i pomyślałam sobie, że my je opublikujemy na naszej stronie internetowej razem z odpowiedziami panelistów. Także nikt, kto zadał pytanie, nie wyjdzie bez odpowiedzi. A pytanie, które może w takim razie zadam, to do jakich prac nie należy dawać informacji zwrotnej? Ja myślę, że to, co tutaj Michał powiedział, jeżeli to są testy, wszelkiego rodzaju testy albo krótkie, krótkie zadania, tak, wymagające takich bardzo jednoznacznych odpowiedzi, to wtedy faktycznie ta informacja zwrotna, nie wiem tak naprawdę, co oceniać. To jest też jeszcze bardzo ciekawe dla mnie na przykład przykład, jak poprzez pisemną informację nauczyłam się, ja też się nauczyłam, e, udzielać ustnej informacji. I to też jest bardzo ciekawe zagadnienie, moim zdaniem. Jest jeszcze coś takiego jak lapidarna ocena. To znaczy, podchodzi nauczyciel, patrzy, co uczeń robi, i mówi: Dobrze, źle. Tutaj masz błąd, na przykład. I to też jest informacja, która mu pomaga się uczyć, a nie, nie zawiera czterech elementów. Tak, ja myślę, że tą odpowiedź jeszcze wzbogacimy o inne przykłady. Natomiast chciałbym Państwa również odesłać do strony CO. Gdzie w zakładce odzienia znajdują się przykłady, w jaki sposób można z informacją y, y, pracować, mamy publikacje. Te publikacje częściowo można sobie pobrać w formie PDF-u, przeczytać w swoim komputerze, tablecie, czy nawet na telefonie. Część można zamówić, do tego też zachęcamy. Zachęcamy również do śledzenia naszych stron, dlatego że. Od maja będziemy ruszać z nowym kursem OK zeszyt. Już w kwietniu 10 kwietnia po południu ruszymy z formularzem rekrutacyjnym na ten kurs i można się zapisywać i tam też będzie dosyć dużo o informacji y, zwrotnej. Ten kurs polecamy wszystkim nauczycielom. Kończymy teraz pierwszą edycję. Mamy kilkaset osób y, i to są osoby, które Doceniają również, będąc na takich spotkaniach regionalnych, dzieląc się e, swoimi doświadczeniami, sprowadzania ocenia kształtującego Moż właśnie poprzez OK zeszed. Można powiedzieć, że zbudowaliśmy mhm. pewną społeczność OK zeszed. Tak. E, dla wszystkich uczestników kursu OK zeszed prezentacja będzie znajdowała się w kursie, natomiast prezentacja z tego webinarium będzie znajdowała się na stronach e, SUS-a i osoby, które Czyli szkoły Tak. I osoby, które są aktywnymi uczestnikami um, OK zeszytu kursu, będą mogły otrzymać zaświadczenia. Taki formularz o zaświadczeniach powinien pojawić się jutro po południu e, w aktualnościach kursu, więc zapraszam do 27 kwietnia będzie możliwość e, zgłaszania się z taką potrzebą, otrzymania zaświadczenia. To zaświadczenie będzie wysłane drogą mailową. Yy, dziękuję bardzo panelistkom. Marcie, również za się Tobie bardzo dziękuję Wzajem. i zapraszamy Państwa do drugiej części webinarium, które będzie poświęcone refleksji. Za Zaczynamy. Za 15 minut, nie całe 15 minut, o godzinie 17. Jeśli jeszcze za bardzo się nie zmęczyliście, to bardzo serdecznie Was zapraszamy na następne 45 minut. Jeśli ktoś już jest bardzo zmęczony, to będzie mógł obejrzeć to webinarium bez, bez udziału czynnego. Tak, na tym, o tym na pewno poinformujemy na naszej grupie facebookowej, bo mamy dwie grupy facebookowe. To jest ok, zeszczyt i ocenie kształtujące oraz na stronach programu SUS. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.